Jedziemy oddać skuter. Nasza ostatnia przejażdżka. Możecie zobaczyć, jak wygląda lód mocno. Wieczorem. No jeszcze pusto, ale za parę kilometrów jedziemy w centrum. Najlepsze w jeździe skuterem jest to, że wiatr wieje. Na czym polega jazda? Skutery jadą lewym, auta jadą prawym, ale skutery zbijają na prawy. Auta zbijają tylko na lewy, jak skręcają. Już się ciaśnie. A, bo tutaj jest ten bazar, nie? Dzisiaj też działa. Tak, to jakieś... No. A tutaj pan chyba nie wie, ja to jechał. No i pijam. No nikt się niczym nie przejmuje. Po prostu jedziesz. Co najlepsze, każdy każdego puszcza. Nie ma problemu, żeby ktoś drogę zajechał. Prawy market. Tak, tutaj mamy ładny, duży market. Jedzenie, dużo jedzenia. Mamy skręcamy w lewo, jedziemy oddać skuter. Może tu potem przyjdziemy. Cześć. Za chwilę mamy samolot do Bangkoku. Jesteśmy na lotnisku w Koh Samui. W ogóle zobaczcie, jak tu pięknie. Pod powietrzem wszystko. Pod daszkiem są tylko lokale, do którego zaraz jednego pójdziemy na drugie śniadanko, na sushi bowla. Taka aleja długa. Na końcu już tam byłam, sprawdziłam. Na końcu idzie się w lewo i jest już prześwietlanie podręcznych bagaży, sprawdzanie i idziesz do samolotu. No przyjemnie. Są takie dwa parki. Jeden jest tam, ale go nie widać. A drugi tam będzie. Dalej, po prawej stronie. Są takie ławeczki. Za chwilę wam to pokażemy. No to idziemy zjeść. Dostaliśmy nasze smoothie bowle, blossom berry i nie wiem co zamawiałeś? Green balls. Tak piękne, kolorowe, czerwony i zielony. I co mamy? Zobaczymy. To pani nam przyrządziła. Zimna? Zimna. Pojedliśmy, przeszliśmy się. Doszliśmy do jednego z parków. Tam wcześniej był jeden. Wyglądał podobnie, więc nagramy tylko ten. Tu mamy drogowskazy, gdzie byliśmy. Tu byliśmy. Tu byliśmy. I tyle. Myślałam, że więcej tutaj jest. Chodźcie do parku. Woda. Myślałam, że sobie tu usiądę.
Właśnie jaka huśtawka, ja już nie wiem huśtawki. I zobaczcie, tam już jest prześwietlanie bagaży i tam już wchodzicie, tam są samoloty. I to jest całe lotnisko. Wszystko na powietrzu praktycznie. Można sobie odpocząć. Tylko, że teraz jest bardzo gorąco i ciężko odpocząć o godzinie... Która jest? 13? 13 chyba. 13. I teraz patrzę, że jeszcze tutaj kokosiki nam rosną. 14 po pierwsze. Pewnie je zbierają. Nie? Bo też tam widzę, jeden leży w trawie. Leży kokos? Leży kokos. Gdzie jest kokos? Szukamy kokosa. Pylanie, pęknięte. No bo spadł. Malutki. Spadł, go nie chwilą. One są chyba jeszcze takie nie do... To chyba jeszcze nie było śniadanie. One takie malutkie są. Ale myślę, że oni je zrobili. Ale tutaj nie widzę, ale są też żółte kokosy, pamiętasz? Tak, tak. I piliśmy jednego żółtego kokosa. Różnica w moim odczuciu taka, że ten żółty był słodszy od zielonego, ale nie, taki sam smak w sumie. No w sumie bardzo podobny. Słońce miera się. Troszeczkę słodszy. I tak spędzamy ostatnie chwile na Koh Samui. Byliśmy na wielu lotniskach, i małych, i dużych. I to jest jedno z najładniejszych lotnisk. Na świeżym powietrzu dużo miejsca. Tak. Nie, że wchodzisz na lotnisko i jesteś zamknięty w puszce pod dachem. Tu nawet jak deszcz pada, to musi być przyjemnie. Siedzisz pod takim parasolkiem i tyle. I zaczekasz na lot. Usiąść ładnie. Tak. Nóżki wywalić. To jest sucha ławeczka. Proszę państwa. Proszę, tak to się robi. Tak to się robi. Proszę profesjonalnie. Państwa. No to jest istne. Nie wiem. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Nie wiem. Chyba przegrzało system. Jest strasznie gorąco. Nie mam krótkich spodenek, bo są brudne i musiałam założyć spódnicę. A w spódnicy mi jest strasznie gorąco. A w Bangkoku czeka nas jeszcze większy upał. Chyba 5 stopni cieplej. Jakoś tak, chociaż pan kierowca też twierdził, że jest chłodniej tak. W Bangkoku, że będzie zimno. Nie wiem skąd u nich takie coś, że w Bangkoku obecnie jest chłodniej, kiedy temperatury pokazują co innego. Pogoda mi mówi, że w Bangkoku obecnie jest 32 stopnie. 32 stopnie, no widzicie. A tutaj mamy 27 chyba, tak? Dzisiaj. No, 28 obecnie. 28, no to... No 4 stopnie cieplej, ale pan twierdzi, że jest chłodniej. Przeszliśmy już przez security check, a tutaj taka rzeczka na lotnisku. Choć szkoda, że nie kwitną lilie, ale widzę rybki pływają. Na powietrzu, no cudownie, cudownie. I zobaczcie, to jest wyjście z gate'a na powietrzu. Jest rzeczka. I nie uwierzycie, co tutaj jest. Huśtawka. Siadam, bujam się i czekam na swój samolot. Tam jest pas startowy, mamy taki niezły widok. Normalnie na tym lotnisku jest co robić i można zapomnieć, że trzeba lecieć. Tak. To jest hit. Masaż. Tam byliśmy w ogóle. A tutaj byliśmy wczoraj. Normalnie tak mi się podoba to lotnisko, że aż nie wiem co powiedzieć. Nie wiem, ja się bujam. No bujesz się. A zaraz chyba pójdziemy na jakieś piwko. Mam nadzieję, że mnie utrzyma do końca. Co? O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Przyleciał. Zaraz my takim będziemy lecieć do Bangkoku. Tutaj mamy 1,5 godziny lotu. Ej, kolorowy, nie? Palemki, ma kwiatki, rybki, morze, rozgwiazdy. Chyba będzie startował. No, startuje. Prędkość. Lecimy 1,5 godziny i dostaliśmy jedzenie.
nawet nie wiedziałam o tym za bardzo. Metalowe sztuczce, shrimp, co tutaj się kryje, ryż, brokuł, krewetki, woda do tego. Jeśli podobają Wam się moje odcinki z podróży po Tajlandii, to zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę czy komentarza. Pozdro!